Zanim zaczniemy tego vloga i skąd tutaj jest kod, zapraszam was na kanał X.comu, bo zrobiliśmy tam z Mikuną zarąbisty materiał, który ogląda się jak masło. Przecież ja jestem tak dumny z tego ujęcia! A jest takich ujęć więcej, więc lećcie, zostawcie tam łapkę w górę. Ja jestem mega z tego powodu zadowolony, jak to wszystko wyszło. A tym samym zaczynamy vloga! Ja ci powiem tak, śnieg to nie jest problem, ale pokażę ci ładną paczkę rzeczy, która do mnie doszła. Dobrze wiecie, że będę pianki i inne takie tam robił ten. Problem mam rano z... A teraz uwaga, dostałem próbki wszystkich kolorów PS Dekor, dostałem PS Basso, nie wiem co dokładnie jest, a to są małe paneliki z serii PS Professional, czyli to są takie jak tu, są różne kolory, żeby się tak przyglądnąć temu i w ogóle. Zarąbiście. Wow. O, chcesz coś powiedzieć? Dzień dobry. Poniedziałek. Jak to się przyjęło? Trzeba na chwilę wyjść na zewnątrz. Ale się obudziłem po prysznicu. Tym razem bardzo po krakowsku mam precelka, ale że jestem na diecie, to jest to precelek razowy. Pierwszy raz go jem. Jest dobry. Ogółem to musiałem sobie przedłużyć umowę do telefonu, wymienić kartę SIM na nową i kupiłem sobie HTC U11 Live. Ciemno wieje. Taki ładny rynek, zimno. Nic więcej z zewnątrz, bo niestety jest pogoda jaka jest. Dostałem nową kartę SIM, bo moja obsługiwała tylko 3G, więc muszę wymienić. Oraz kupiłem HTC U11 Live, czyli ten telefon, który widzieliście na głównym kanale, tylko że miałem próbkę inżynierską w wersji czarnej. Ale może zostawię to na jakiś materiał na kanale. I tak to ładnie jest wszystko popakowane, że orany. Tak czy siak w ramach umowy niewiele nie wyszedł. Muszę natomiast ze swojego wymienić kartę, która przestała działać. O! W końcu będę mieć LTE 4G. To jest tak śmiesznie, że ja nie mam swojego numeru, bo to jest mój numer firmowy, więc nie mam swojego prywatnego numeru i czasami jak ktoś mnie pyta: Ziemniak, jaki masz telefon, podasz numer? To ja mówię: nie mam numeru. Ale jak? Nie mam prywatnego telefonu, nie potrzebuję, bo już za dużo mam powiadomień. No i teraz, skoro mam LTE, to mam 11,5 mega pobierania, 5,4 wysyłania. Okej, okay. Streama bym odpalił. Skąd tu jest tyle kabli, to ja nie wiem. Jak dziecko, jak dziecko. Z ciekawych produktów na dziś, babka jajowata. Nie mam pojęcia, co to jest. Kim jest ten głos zza kadru? A może ten głos jest tylko w waszych głowach? A może to nie jest głos zza obiektywu, tylko głos z pudełka? Kto tam? Wysyłamy ją do domu w takim razie. Kuda, dawaj. Kurier już czeka. Ale od spodu, tutaj. Ej, proszę, a jak się rozerwie? No to wypadniesz. I polecę na nie, żeby było, że tam faktycznie ktoś jest, niech samo się otworzy. Żyję! Ale brudno. To jest tak, że zawsze się zdarza, że coś trzeba nagrać. Uwaga, światła i ten pokój znów w zupełnie inny sposób wygląda. To jest najfajniejsze w tym miejscu, więc zabieram się za nagrywanie. No wspaniale, wspaniale. Tak wam powiem, że muszę przerwać, bo moje oko się już zrobiło czerwone, zmęczone, drugie nie. Ale tak jest, jak się nagrywa, jak jest tak dużo świateł innych. Zostało parę przebitek, parę wyników z benchmarków podogrywać, żeby ładnie to wyglądało, ułożyć, ale jest czwarta, kładę się w tym momencie spać. Nie wiem, co dzisiaj ponagrywałem, nie wiem, czy ten
rok jest pełny, ale po prostu jak już człowiek się poświęca pewnej robocie, czyli tak jak na przykład nagrywaniu, tak jak teraz, to ja absolutnie zapominam o vlogu. Ja wiem, że powinienem więcej troszeczkę takich smaczków, elementów powrzucać, ale nie potrafię. Jestem skupiony na jednym i robię jedną rzecz na 100%, żeby wychodziła po prostu jak najlepiej. Ten pokój, te wszystkie pianki, to jest wszystko dodatkowo eksperymentalnie, żeby zobaczyć jak to będzie, kiedy będę coś nagrywać w innym miejscu, żeby przyjść zmontować w innym jeszcze miejscu, żeby sobie oddzielać jakby te fragmenty, żeby się nie przemęczać jednym pomieszczeniem. I powiem wam szczerze, fajnie to spełnia swoje warunki inne, ale jak mam jeszcze dużo rzeczy do zrobienia? No czasami w takich sytuacjach trzeba sobie zakropić oczy, żeby to nawilżyć. Kurczę, jak ja nie lubię takich sytuacji, to swędzi. Tak czy siak ja nawet dzisiaj w ogóle nie przedłużam vloga, już nic nie dopowiadam. Po prostu wiecie jak to wyglądało u mnie, zazwyczaj jedna minuta materiału to jest gdzieś taka godzina roboty. Od samego początku do samego końca, jak już ma się w miarę scenariusz, żeby to wszystko było takie na tip-top i żeby te wszystkie materiały były tak mocno dopracowane. Jak widzieliście materiał na kanale X.com, na przykład ze Steel Series, no to myśmy tam zaczęli chyba o 11, a skończyliśmy to jakoś po 17, jakieś takie godziny, więc 6 godzin, no i też kilka minut materiału. Samo robienie filmów nie jest aż takie bardzo proste, jakby się mogło czasami wydawać, chociaż czasami mam ochotę po prostu wziąć aparat, postawić go przed sobą, pogadać sobie do tego aparatu i niczego absolutnie nie montować. Zazdroszczę czasami let's playerom, siadają, nagrywają grę. Ja wiem, że to jest trochę trzymanie się cały czas harmonogramu i innych tam takich rzeczy, ale u nich jeden film to jest czasami kwestia godziny, później 2 godziny montażu. Nie, no przesadzam. Przynajmniej u niektórych, bo niektórzy to mocno montują. Ale i tak to nie jest aż tak długo. Tak czy siak, słuchajcie, dzięki wielkie wam za oglądanie. Przepraszam, że tak marudziłem na koniec, ale czasami trzeba chwilę pomarudzić, żeby człowiek, nie wiem, coś tam w środku i w ogóle. Tutaj subskrybujka, tutaj 2 kolejne odcinki. Ja się z wami żegnam, jestem Ziemniak i trzymajcie się ciepło. Chyba wiecie, że jestem Ziemniak. Dobranoc.